kodem GOLDI otrzymasz 45 centów na tworzenie swojej pierwszej skrzynki. Zapraszam. Cześć, siema, z tej strony Goldzor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale odnośnie ekwipunków do CSGO. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego, to zapraszam serdecznie, teraz gdzieś w prawym górnym rogu wyskakuje karta i naprawdę nie spodziewałem się, że tak fajnie przyjmiecie właśnie kolejny odcinek serii ekwipunków, także skoro wam się to podoba, to ja będę robił tego więcej, no i dzisiaj to, o co większość z was w komentarzach prosiła, czyli ekwipunek ognisty. Ja postanowiłem to nazwać ekwipunkiem piekielnym, bo jakoś bardziej mi to do siebie pasowało. Natomiast jest to mniej więcej to samo, powiedzmy. Także dzisiaj przed wami ekwipunek piekielny. No i jeśli chcecie oczywiście więcej tego typu materiałów, to pamiętajcie, by tą łapkę w górę zostawić. Fajnie byłoby dobić tam koło 2-3 tysięcy, a tymczasem bez zbędnego gadania już po prostu przejdźmy do dzisiejszego zestawienia skinów w ekwipunku piekielnym. Także rozpoczynamy to wszystko od CZ-ki 75 Tigris. No co tu dużo mówić, są barwy, można powiedzieć, piekielne, będę bardzo często się do tego odwoływał. Mamy fajne połączenie koloru pomarańczowego, czarnego oraz żółtego, także tutaj myślę, że nic więcej do dodania nie ma. A jeszcze dodam, nim przejdę do kolejnych broni, fakt może taki, że prosiliście mnie o to, żebym podawał ceny, natomiast ja jednak dalej utrzymam się w przekonaniu, że jest to niepotrzebne, z tego też względu, że sporo tych tutaj skinów, które w tych ekwipunkach są zawarte, naprawdę różnią się ceną. Inaczej, cena zmienia się praktycznie co dzień, tak? Także tutaj nie mógłbym wam dokładnej ceny podać i każdy przecież może sobie to w każdym momencie sprawdzić, także myślę, że to jest zbędna rzecz, a ja już tutaj, nie gadając o tych głupotach, ale w woli ścisłości wolałem to powiedzieć, lecę do kolejnego skina. A na nim Deagle Blaze, czyli skórka najładniejsza zdecydowanie do Deagla, również płomienie fajnie zawarte tutaj na Desert Deaglu, no i skórka naprawdę, naprawdę fajnie się prezentująca. Idziemy dalej, mamy Glock 18 Bunsen Burner, tutaj dosyć inaczej, bo nie ma już tej kolorystyki takiej ciepłej, jest taka kolorystyka zimniejsza, kolorystyka niebieska, ale doskonale też powinniście wiedzieć i mam nadzieję, że wiecie, że płomienie niebieskie również występują. Także tutaj mamy właśnie taki płomień, można powiedzieć, niebieskawy i to też fajnie do piekielnego tematu się tutaj odnosi. Przechodzimy do P2000 Fire Elementala, czyli do skina, który tak naprawdę może niewiele z tą piekielnością ma wspólnego, natomiast mamy oczywiście również tutaj zawarty płomień na grafice, także warto ten skin w zestawieniu umieścić. Jego oczywiście odpowiednikiem dla ludzi, którzy wolą grać z bronią z tłumikiem, jest USPS Orion, czyli skórka tutaj utrzymana właśnie w takiej tematyce bardzo, bardzo ognistej, bardzo piekielnej, czarny połączony z pomarańczowym, fajnie to wszystko się ze sobą prezentuje. Tech 9 Reentry, skórka, która tak naprawdę może wiele wspólnego z jakąś piekielnością nie ma, natomiast według mnie ten sam design powoduje tutaj taki wygląd właśnie mocno przypominający tego typu klimaty. Jeśli myślicie inaczej, to oczywiście możecie w komentarzach napisać dlaczego i co w to miejsce byście innego proponowali. Lecimy dalej, przed nami AWP Dragonor skin, którego oczywiście nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć. Skórka, no chyba jedna z najbardziej znanych na świecie, umówmy się. No i tutaj mamy oczywiście na grafice przedstawionego smoka, bo to chyba jest smok, ziejącego ogniem, także nic więcej tutaj dodawać nie trzeba. M41S Chanticos Fire, również oczywiście zawarte człon ogień w samej nazwie, natomiast skórka utrzymana również w takiej właśnie tematyce ognisto-ognistej. Nie wiem co tutaj więcej dodawać, może też bez sensu, że ja próbuję to wszystko tutaj wytłumaczyć, skoro macie własne oczy. Lecimy dalej, M44 Hall, również kolejna skórka zawierająca tutaj jakąś grafikę przedstawiającą nie wiem, jakiegoś potwora, również ziejącego ogniem, także po prostu idealnie to wszystko tutaj dalej do siebie pasuje. MAG 10 Hit, skórka utrzymana w takiej właśnie tematyce również ciepła, no jak sama nazwa mówi, to mi się kojarzy z takim rozżarzonym ogniem, właśnie tak mniej więcej to wygląda. MP9 Ruby Poison Dart, tutaj może niekoniecznie jest jakieś nawiązanie do tego typu tematów, natomiast skórka utrzymana w kolorystyce właśnie bardzo podobnej, wydaje mi się, że to również może przypominać właśnie tego typu klimaty. UMP45 Blaze, no to jest to samo co w Deaglu, tylko że na
tym pistolecie maszynowym, czy tam karabinie maszynowym, to jest chyba karabin maszynowy, także tak to się prezentuje. Mac 7 Hit, no to jest akurat to samo co w przypadku Maca 10, bo to jest po prostu ta sama skórka naniesiona na inną broń. No i na sam koniec, jeśli chodzi o bronię P90 Chopper, również skórka zawierająca tutaj taki schemat płomieni, także wydaje mi się, że również do tego tematu odcinka pasuje. No i na sam koniec jeszcze tutaj w tle wam będą się pokazywały różne kosy, które według mnie również idealnie pasują do, no może nie idealnie, ale po części pasują właśnie do tych klimatów. Mamy tutaj w głównej mierze odcienie Dopplera Ruby oraz oczywiście odcień tęczowego utwardzenia zwanym Blaze. Także tak prezentował się w moim odczuciu najlepszy piekielny możliwy ekwipunek do CSGO. Piszcie w komentarzach swoje propozycje do tego ekwipunka. Może nie zamieściłem jakiegoś skina, którego wy byście tutaj chętnie zobaczyli. No i przede wszystkim proponujcie oczywiście pomysły na kolejne ekwipunki do CSGO. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Mówił Goldzor. Na razie.